Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Felicjan i kolejny odcinek z serii Atomu. E, udało mi się zmusić naszego tutaj starca, żeby nam zapłacił. Cóż, wystarczyło użyć nieco siły, nawet nie do końca, bo znaczy, były takie opcje, że możemy rzucić krzesłem, porozwalać w tego wszystkie butelki i bimbownie tego dziadka. No i zaczęliśmy wymachiwać krzesłem. E, w ostatniej chwili żeśmy go oczywiście nie trafili. No i ugiął się chłop trochę. Eee... no to tyle eee... główny Wimbrowicz spogląda na ciebie z bezistosną złością raczej t... nigdy nie zapomni tego co zrobiłeś w końcu ciężko wzdycha i opuszcza głowę z powodu poniesionej porażki pewnie tak zrobię, żegnaj cóż, od razu osiągnięcie mi się wleciało nie chciałem tego robić siłowo, no ale nikogo nie zabiłem jakby jedno. Druga sprawa jest taka, że że nie chciałem tego robić siłowo, no ale cóż, nie wyszło. Nie był zbyt chętny do przyjęcia jakby tego wszystkiego inaczej. Jakby Mam chyba za mało atutów, które no Mam za mało atutów, które pozwalałyby w łatwy sposób przegadać gościa. Mimo, że gdzieś tam <laughs> zaczynam ładować, czy coś w te atuty, no ale typowo jakaś siła czy perswazja o nich nie do końca mi tutaj gdzieś pozwala na to. W każdym razie gościu powinien być z nas zadowolony. Być może pijaki nam tego nie zapomną, nie dadzą żadnych misji i tak dalej, ale zrobiłem swoje. Jesteśmy, widzę, że ogólnie głodni, także zaraz musimy coś jeszcze wszamać. Yy, mamy tu coś? Oczywiście, że mamy. Aha, tego nie zjemy. Muchomora też niezbyt. Zaraz musimy coś znaleźć do jedzenia, bo jest źle. Kamka ziołowa też nie. Herbata. Herbatą też nie najemy raczej. Także kukurydzą prędzej. Plus 200 do zatrucie. Eee, no dobra, zaraz znajdziemy jakiegoś handlarza, może u nich tutaj. Znaczy, w sumie wróć, przecież to jest kucharz. To jaki handlarz? To jest kucharz. Kosoi. Wejdziemy chyba najpierw do kucharzy nie? Kucharzynka. Potrzebne nam żarełko, niestety jesteśmy głodni i... Oraz tam masz. Weźmy sobie 2. To są 33 ruble. A, bo ja muszę ruble tu wrzucić najpierw. Eee, gdzie te ruble są? Ruble, 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 ruble. Tutaj. Gotowe i barter. Dobra. Mm -hmm. O przygotować. Odejść. Dobra, mamy też za to żarełko. Nie, on jest tutaj, w tym pomieszczeniu, tu, 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 tu. To jakiś stół do naprawy. Widzisz przed sobą Griszę, który zawdzięcza ci ratunek. Kapuś lub jak sam się nazywa, agent jednostki infiltracyjnej z Otradnoi. Kiedyś zauważa kiwa głową. ma ziom, idziesz pogadać z Danem? Tak, idę zdać mu raport. Super, idzie ci teraz lepiej. Swoją drogą, już ci zapłacił za uratowanie mnie? Tak, to dobrze. Może wiele o nim, można o nim wiele powiedzieć, ale z pewnością nie można nazwać go oszustem. Nigdy nie przekręcić cię na pieniądze. W każdym razie, chcesz po prostu pogadać, czy masz do mnie jakąś sprawę? Możesz wyświadczyć mi przysługę? Mam kłopot i przydałaby mi się twoja pomoc. Obiecuję, że zarobisz na tym. Wiem, że z ciebie rekin biznesu. Czego dokładnie ci potrzeba? Grisha rozgląda się i podchodzi bliżej. Jasne. Sprawa wygląda tak, że jeden typ. handlarz mi coś dłużny. Coś, czego bardzo teraz potrzebuję. Jest uczciwy i na pewno odda to bez większych kłopotów. Chodzi po prostu o to, że nie mam czasu, żeby się do niego wybrać. Możesz mi z tym, z tym pomóc? Eee... Co to za rzecz? Chodzi o mały woreczek z kamieniami szlachetnymi, które mi wisi. Już znalazłem na niego klienta, ale nadal nie mam kamieni. Jestem w kropce. Hmm, dlaczego nie możesz ich sam odebrać? Sprawa jest o tyle kłopotliwa, że ten handlarz jest teraz na gonie to twierdza handlowa na północy i nie mam tam prawa wstępu, bo z wielu przyczyn. Musisz wiedzieć, że wcale nie zasłużyłem na ten zakaz, ale jeśli ktoś by mnie tam zobaczył, to już po mnie. Nikt więcej by nie zobaczył na pustkowy, chytrego uśmieszku Griszki. Od razu by mnie tam zabili. Jest jakieś miejsce, gdzie mógłbym bezpiecznie wejść? Nie możesz pojechać do... Nie jest jakieś miejsce, gdzie mógłbyś bezpiecznie wejść? Możesz pojechać do Tradno i teraz wychodzi, że dopiero regionu też nie. Tak, do wielu miejsc. No może poza Krasnoziemnym. Teraz jeżdżę tam tylko na przedmieścia, ale to znowu nie moja wina, to spisek przeciwko mnie. Nie zrobiłem niczego złego. E, w porządku, mogę spróbować ci pomóc. Będę Twoim wielkim dłużnikiem, jesteś jak cud z nieba. Ktoś ci to kiedyś powiedział? Jeśli nie, to będę jednym z pierwszych. Ci, ci tłumaczę cały, już Ci tłumaczę cały plan. Musisz pojechać do Piregionu, znaleźć handlarza imieniu Ostap. Nie wiem, gdzie dokładnie jest, ale powinieneś go znaleźć w okolicy starego statku. To coś w tylu... To coś w tylu tyłu tam mniejszego budynku administracyjnego. Po prostu powie mu, że Griszka pyta o zapłatę. Nie powinno być żadnego problemu. Dalej. I tyle. Wiesz, jak dostać się do Piregionu? Nie. Powiedz mi. Pokażę Ci na mapie. Daj mi ją. No, maluję coś tam. Trzymaj. Czyli znajdujesz Ostapa przy statku w Pierregionie. Pytasz o zapłatę i zrobione. Odbierasz od niego worek z kamieniami. i Mi go przywozisz. Będę w przedmieściach Krasnoziemnego, w barze o nazwie El Polo Loco. Tak na pewno wszystko się uda. Do zobaczenia. Dan? Przed tobą stoi wysoki. No, to już wiemy. Ach, Władimir, co cię tu sprowadza? Przyszedłem złożyć raport. Śmiało. Eee... Bimbrownicy zapłac zapłacą, zgadzają się na wszystkie warunki umowy. I dobrze, w pełni rozumiem i zgadzam się z ich decyzją. No to zrobić. Niektórych oferty biznesowe są zbyt dobre, żeby je odrzucić, albo zbyt niebezpieczne. Jednakże wszystko zależy od tego, jak ją przedstawisz. To oznacza, że jako wysłannik odgrywasz tym dużą rolę. Masz moje uznanie. Czujesz, że pomimo tego, że lider jest raczej skąpy, jeżeli chodzi o wyrażanie emocji, to jego głos. Zdradza prawdziwy entuzjazm. Ciemność, przy, przyjemność po mojej stronie, Denis. Danu cisza tym gestem. Szybko zapisuje coś w swoim notesie i w końcu zauważa Twoje istnienie. No dobra, dobra. To nie ma znaczenia. Powierzone zadanie zostało wypełnione i dobrze Ci poszło. Doceniam to. Na początek oto Twoja działka. Dalej. Mężczyzna wyciąga plik banknotów i przekazuje Tobie. Masz tu 700 rubli. To sporo pieniędzy. Wiesz, Dan, Denisie, to nie było łatwe zadanie. Wymagało użycia mojej dyplomatycznej magii. Może trochę podwyższysz zapłatę? Okej, okay, nie ma szans. Nie bajeruj mnie tutaj, cholerny Cyceronie. 700 rubli to adekwatna zapłata względem wykonania przez ciebie pracy. No dobra. Denis, Denis, zanim zdążysz skończyć swoje zdanie, szef gangu zaczyna przeglądać swój notatnik, najwyraźniej szukając czegoś, co zapisał wcześniej. Już cię nawet nie słucha. W końcu kiwa głową i z powrotem chowa swój notatnik dalej. No cóż, Dobra, to już przeszłość, przynajmniej na razie. Jak na razie mam dla Ciebie inne zadanie. Ucieszysz się na wieść, że to zadanie jest dosyć proste, nawet pies by je wykonał. Dalej. Tobie powinno zająć to chwilę. W skrócie, masz zdobyć jak najwięcej informacji o miejscu, który wszyscy ostatnio gadają, ale nie mają żadnych przydatnych informacji. Mam na myśli tak zwany grzmiący las, również znany jako grzechocący las albo huczący las. Jest jeszcze więcej takich nazw. Dalej. Daj mi mapę, zaznaczę gdzie, gdzie to i wtedy to już sama rutynowa praca. Jak się tam dotrzesz, rozejrzyj się, przejdź się po okolicy, pogadaj z miejscowymi, jak nadarzy się ok taka okazja. Dowiedz się dlaczego grzmiący las grzmi i to tyle. Rozumiano? Ten bierze swoją mapę i zaznacza, bierze twoją mapę. Jakie są powszechne teorie co do tego, dlaczego ten las grzmi? na kolej, sekretny bunkier komunistycznej partii, mutanty, magia, do wyboru, do koloru. Jestem skłonny uważać, że to tylko ruchy powierzchni ziemi, ale nie jestem całkowicie pewny. Czemu interesujesz się tym lasem? Jeśli plotki są prawdziwe i naprawdę jest tam sekretny bunker albo laboratorium, albo podziemna kolej, chcę mieć to miejsce pod moją całkowitą kontrolą. To oczywiste. No cóż, już czas zacząć pracować nad tym zadaniem. Już trzeba tutaj chyba trochę naprawdę uśpić, ale w ogóle z ciekawości za zobaczę, bo jakby nie wiem, czy to przejdzie, czy nie. Czy mogę się dostać do tego y, tutaj gdzie jest ten... O jest, ale tutaj ktoś go opinuje. No ale dobra, zapiszmy sobie i zobaczymy. Nie mogę odpowiedzieć na żadne twoje. Przejdź, przejdźcie, przejdźcie. Jest tu wiele synów, które woleliby cały dzień rozmawiać zamiast. Dobra. A z nim mogę sobie tak pogadać? Aha, jeżeli to zrobię, to dzieje się coś takiego. Ok. Czyli już wiemy, że nie jest to. Yy, jakby konieczne. Ej, ale. Aha, bo to jest autozapis. zapis. Nie jest to w tej chwili żądane, żeby go odciąć, ale wiemy, kim jest. ów. jegomość, więc dobra. Yy, idziemy w takim razie na grzmiący las, zobaczyć, co tam się, szumiący, grzmiący. I miliard innych nas. Będziemy zobaczyć, co tam się dzieje, w ogóle, z tym lasem, że on tak brzmi, wydaje różne dźwięki. Jest miliard plotek na jego temat. To wszystko trzeba zbadać. Na razie dalej chodzimy sobie, oczywiście, z bronią białą. Wszystko w swoim czasie, jeżeli chodzi o pistolety. Wiadomo, że na pewno będę chciał odwiedzić. Ten punkt, ale to wszystko w czasie dopiero kiedy będę w stanie walczyć za to, w sensie, wiecie o co mi chodzi, nie? Krasnoziemny. Otradnoje. Ej, no ale... Bunkier trzysta siedemnaście. tu jest. Eee, bunkier 417. siedemnaście. dobra, to jest jakby. Pustoszy, bo tutaj jest ten las. Chyba coś mi się wydaje. Gdzieś. No, takie trasy dosyć wygładzają na bohatera. No trudno. Będziemy walczyć za sami. Mam zamiar je oczywiście pokonać. Powinien być celowany. Jeszcze szczury jakieś są. Będzie misja, żeby wszystkich pokonać. Ale może się uda. O właśnie o tym mówię. Tylko 49%? 8! Albo to z giganta. I dlatego najpierw trzeba te pokonać, bo to dziabie, a dużo to jeszcze ma zranione. kiedy należy. No, będzie atakować grubo. Mam nadzieję, że jak jemy też, to zwiększa nam się zdrowie. O, a, Eee! No i nikogo nie trafił. Serio? Na 50%? Musisz kogoś trafić. Lepiej jakąś tą skolię w ogóle zabił na strzała. Może tej skoli nic nie wypada chyba. <kłynie> Nawet. 7. Hmm. Mm. Mogą trochę w broń białą pójść. Mimo wszystko. No nie, no nie wierzę. Ile to ma? Prawie martwy. To nie mógł być martwy po prostu. To ten szczur, dobra, ja uciekam, bo jestem w dupie że tak powiem lekki, gdy to jest ucieczka, to z tej strony musimy się pobawić dookoła troszkę. A Skubany jeden wpadł na to. Ten będzie miał na szybciej gonił. Chodzi może ten? Zobaczymy. Czyli jeszcze nie jestem taki przekozak na takie małe nawet stworzenia tutaj. Chłopcem do bicia a dalej. A jak się ładnie ustawił, no nie, jeden zepsuł. Rzścigi no szczurów normalnie, mapa. aha, bo ja ty... Ale tu jest wie, wyjący las. O mój Boże. Tu muszę ognisko zrobić chyba. Na to wychodzi. Dziewięć mm -hmm. na siedem. Dziesięć. Ulala, mamy dziesięć zdrowia, nie? No to po prostu jest It. To takie po prostu jedne. Straciłeś kawa. Tu masz iść. to jest tak daleko schowane. No, że myślałem, że ten, ale dobra, no było zaznaczone, także. o nich. Który jest możliwość ominięcia? Po co się bawię w ogóle w jakiekolwiek? Bicie się, no znowu głód. Dlatego tego żarcia będę musiał nakupować od cholerki. Co tu jest? Ciekawi mnie, co to jest za w ogóle miejsce. Zdobyłeś 22 punkty doświadczenia. Co to jest? Czy to jest jakieś miasto w ogóle, czy, czy, czy co? Bo... Wygląda na miasto. O! To jeszcze coś tu ludzie są normalni. No zaraz zapytamy, co oni chcą. Znaczy, co tutaj się dzieje. To jest kurde. Ten nieogolony, czerwono-nosy mężczyzna o małym wzroście z pasem za zacie. ciąga się krzywym skrętem, pluje i smutno wzrusza. Warto jednak zwrócić uwagę na to, jak krępy twardziel reinkarnuje się, wyrzucając niedopalonego papierosa i radośnie krzycząc. Hej, młody człowieku! Czemu jesteś taki ponury? Klaun Puzo rozśmieszy. Zaskoczy sztuczkami. Przygotuj 10 rubli. Brwi skoczą ze śmiechu. Będziesz się śmiał od puza, słuchając żartów puza. Wolałbym po prostu porozmawiać. Mogę zadać ci kilka pytań? Możemy porozmawiać. Powiedz, co chciałeś wiedzieć. Klaun opuszcza ramiona, demonstrując swój gar, Grzecznie w kieszeni poszukiwaniu Grzebie w kieszeni poszukiwaniu kolejnego skręta zaciskają między żółtymi, gnijącymi zębami, zapala go i z przyjemnością go zaciska. Ach. Zyszałeś jakieś plotki? Kilka lat temu mieliśmy takiego przyjaciela. Radowan Ucharza, Też mutant, jak wszyscy tutaj, ale miał dwie brzydoty. Długi, bardzo wrażliwy na różne smaki język i naprawdę przerażający jego zufały charakter. Odepchnął się od trupy, gdy przechodził przez do i podjął pracę w lokalnym wydawnictwie, które teraz nazywa się Pista egzykucyjna. No nie kiedyś, a krytykiem restauracji, tawern i nalewajek. Od tego czasu wędruje samotnie po świecie. Jak zauważy jakąś instytucję, idzie tam, zamawia różne potrawy, próbuje i niech właściciel lub matka gospodyni karcić tak okrutnie, że uszy zabije, się w rurkę. Ciekawa postać. Jeszcze jedno pytanie. Los Tyrkosta jest trudny. Trudny to jest, gdy jesteś sam w całej wiosce. A twoi rówieśnicy są bardzo dobrzy w rzucaniu kamieniami i butelkami. zespole, nawet dla takiego przystoniaka jak, jak ja, nawet w takim szalonym świecie jak nasz, życie jest nie tyle tolerowane, ale nawet dobre czasami. Zwłaszcza gdy przechodzimy przez teren, który prostytutki tak desperacko chcą zarobić. Przeżegnają się z wszelkimi niewyobrażalnymi standardami. Okej. Okay. Temat nie jest cewnikiem, bez którego czuwam potwórny ból w, ra w radzeniu sobie z potrzebą. Miana jest łatwa i prosta. Dobra. <laughs> z żadnymi klaunami tu nie chcę rozmawiać. Zobaczymy, co oni tutaj... Bo to jest jakaś trupa, rozumiem. Patrzysz, co jest, kurwa? Patrz na kobietę w wieku około 30 lat bez udawania zainteresowania. Wysoka, o szerokich piersiach i szerokich ramionach. I szerokiej twarzy. Ma przeszywająco smutny kobiecy wygląd, ale jej twarz jest na wpół schowana w gęstej tej brodzie, której zazdrościłyby prawdziwy trywal. Inna niezwykłą cechą pracowników cyrku są i ramiona, pokryte po łokcia błyszczącymi sześciokątnymi łuskami, które wyglądają tak, jakby były mocne, jak skorupa żółwia lub hityna gigantycznej mrówki. Z pomocą pokrytych tym tym materiałem i niepotrzebnie grubych palców, brodata kobieta próbuje rozwikłać zbłąkane włosy wyrastające z jej twarzy. Udaje się jej to tylko z ogromnym trudem. Zauważając na sobie Twoje spojrzenie, kobieta uśmiecha się i wymęczenie. Uśmiecha się w męczenie i mówi cichym, kobiecym głosem dalej: Barbara, brodata kobieta. Dusza jest miękka, twarz jest kosmata. Kilkanaście rubli dla jej, dla mnie sum. Dla brody kupię szampon. M pomyśl o szczęściu. Powiem ci, jak stać się bogatszym. Barbara, dlaczego jesteś taka smutna? Pójdź na to. Rozuję jej hitynowe palce. Dzięki temu darowi od genetyki matki Wrazin dobrze jest jej ciekać w bitwie. Karabin maszynowy utrzymywała dokładnie dobre w młodym wieku. No Nie ma umiejętności motorycznych. Chcę opłatać sobie brodę w warkocz, ale tylko wyrywam włosy dalej. Kiedy pomaga mi z takimi sprawami Jana, ale potem się pokłóciliśmy. Pomyślała, że ukradłam jedno z jej jaj w nocy i zjadłam. A teraz cierpię bez winy. Słuchaj stary, może... Chociaż posłucha natury. Oguź nas, Chrystusie, proszę. Jestem naturalnym dyplomatą. Pomogę jak tylko będę mógł. Czekaj na mnie. No to już mam jakieś zadanko. Zapiszmy sobie, oczywiście, grę. To chyba jest Jana. Dobrze zbudowana, jasnowłosa kobieta powoli przechadza się po cyrku. Czasem zatrzymując się, żeby popatrzeć na wykonujących sztuczki lub przed pokazem mutantów. Widząc cię. Pyta z uśmieszkiem. Wybacz, ale jesteś tutaj gościem, czy też no, członkiem personelu. Jestem gościem. Czy mogłeś mi odpowiedzieć na kilka pytań? Skąd jesteś? Z daleka. Nigdy nie słyszałeś o tym miejscu. Nie ma sensu ci mówić. W porządku. Następne pytanie. Co robisz w cyrku? Rozkoszujesz się życiem. Wiesz, jest, jak rzadka jest rozrywka w tych czasach, czy to cyrk, czy kino? Gdy tylko się dowiedziałem, że stawiamy tutaj namioty, przybyłam tak szybko, jak tylko pomogłam. Stawiają, przepraszam, nie stawiamy. Rozumiem. Kolejne pytanie. są jakieś plotki? Mieszałem o kłótni między dwoma tutejszymi dziwami, brodatą Barbarą i kobietą Ptakiem, Janą. Mam nadzieję, że przez to nie ucierpią ich pokazy. Tak, ja też. Okej. Okay. Może to ta? Ładna dziewczyna w wieku 20 lat uśmiecha się do ciebie nieśmiało i popycha pod, blok, pod bok siedzącego obok niej młodego mężczyznę, który przytula ją za ramiona. Facet mu głowy. głowę. Bada cię wzrokiem i kiwa głową. Dziewczyna cicho informuje cię o następujących rzeczach. Cześć. Chcesz czegoś? Pogadaj z moim chłopakiem, Kieszą, bo jest taki zezdrosny. Nie zrozumie. Pro tak mówisz? Miły młody człowiek po dwudziestce uśmiecha się i kiwa głową, nie przestając przytulać swojej bratniej duszy dziewczyny w tym samym roku. Po dokładnym zbadaniu siebie młody człowiek mówi dalej. Cześć, nazywam się Kiesza, a to moja dziewczyna z Szura Chcesz o czym porozmawiać? Tak, chciałbym zadać kilka pytań. Jasne, pytaj co chcesz, odpowiemy. Prawda, mała? Eee, twój rozmówca pieszczotliwie trzepoczy swoją dziewczynę po ramieniu. Eee, jakieś plotki słyszeliście? Cóż, nie będę dręczyć plotek o kołchozach. Miejscowi mówią, że klaun ma coś strasznego w żołądku i że klaun śmieje się, gdy robi się coś złego w dostawach pocztowych. Eh, co to za tyrk. Ciekawe i pełne. Różnych tajemnic, rzeczywiście, wiele plotek w jednym miejscu. Jeszcze jedna, skąd jesteście? Jesteśmy pracownikami w gospodarstwie zbiorowym na pograniczu tego regionu pustoszy. Miejsce nazywa się Swieklodar. Bomby prawie go nie dotknęły. Duże, dużo zieleni, dobre plony, dobra pogoda, z wyjątkiem jednego mroźnego miesiąca w roku. Mija kraj na dzisiejsze standardy. Kolejne pytanie: Co sądzicie? Wiesz, dla niektórych to miejsce jest okropnym miejscem, dla sprośnych, że zabrzmiały tani wódki bezdomnych i dziwaków niebezpiecznych, mutantów, handlarzy narkotyków i porywaczy dzieci. To no dla nas, młodych, wiejskich, którzy widzieli tyle, tylko lokalny teatr amatorów, jest to prawdziwa egzotyka, jak dla podróżnych dawnych czasów. Niesamowite! Indie lub tajemniczy, ukryty śnieżnymi czapkami gór Tybet. To zakolorowe miejsce. Każdy człowiek jako całość lub innymi słowy show, barbara, brodata, baba, wróżka i niebezpieczny... No, mutantka w jednej butelce, a ta skromna, ale ukrywająca się przerażająca, przerażająca Jana nie, mów, nie mówi o klaunach. Wow. Tak, osoby są, sądząc po jednym nazwisku, są niezłe. Teraz inne pytanie, zmienił temat. Jak długo tu siedzicie? Przecież godziny nie obserwuję jak tego. Wiesz, mamy tutaj miesiąc miodowy. Kierownictwo zagrało nam wesele. Wzięli urlop w kołchozie, a teraz cieszymy się kulturą i oczywiście nawzajem społeczeństwo. To jest zrozumiałe. Ale pytanie, gdzie jest Tajana? Tu może gdzieś w cyrku siedzi. Wejdźcie do namiotu cicho śpi długo nosa staruszka z twarzami mówi. Kiedy zbliżasz się do niej, i zdryga, wzdryga się i patrzy na ciebie w złym humorze. Mówi piskliwym głosem Wejdź na spektakle 15 rubli. Czy to jest tego warte? Ty zajrzyj i sprawdź 15 rubli łącznie. Tylko skończony łajdak, on mówił bez okładnie. Zrozumiałem, proszę matko. niego no, oglądania. To były 16 punktów doświadczenia. U, 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 u. Bo mnie to zaraz zabije. Odejdź bliżej sceny. A na następną sztuczkę będę potrzebował ochotnika z sali. Czarno obraca cichy tłum w mieniu oka i w końcu zatrzymuje go na tobie. Młody człowieku, może pan wejść na scenę? Dlaczego by nie? Widzowie, którzy stoją jeszcze bliżej sceny, dają ci drogę. Czujesz na sobie mnóstwo napiętych, zabawnych, i obojętnych spojrzeń. A kiedy twoje stopy postawią stopy na posypanej w trosinie arenie, w ogóle sali zostanie przykuta wyłącznie do twojej osoby. Tuż by nie było, wejść na arenę. Panie i panowie, dzieci i dorośli, teraz ja, wielki ówcio, pokażę Wam cud. Twoja rola jest niezwykle prosta. Zacznę mówić w zaklęcie, a Wy będziecie musieli to kontynuować. Zaczynamy. Kawę mikum, abave, finikum, simum, salabim. Magik z Czechem wraca się do Ciebie, czeka na jakiś rymowanek. Anonim. Zręczność ręk i oszustwa. On nas okradnie, co nie? Po tym, co się stało, stoisz nieco oszołomiony. Wielki ówczesny z zadowolonym widokiem podnosi ręce do zgromadzonych, ale ci wyraźnie nie są pod wrażeniem. Z sali docierają tylko płynne oklaski, samotny krzyk kłuczno albo widzowie już widzieli takie skupienie, albo stracili okazję do zaskoczenia. Magik nerwowo odciąga palcem kołnierz i skrupulatnie patrzy na siebie. Dalej, ciężka publiczność, na Boga. No, zwraca się do publiczności, a potem nagle wpadł na niespodziewany pomysł. Wielki ówczo wskazuje na ciebie jako eksponat w muzeum i go no, ogłasza. A teraz oto ten wspaniały gentleman, którego moja magia przekształciła w urodzonego szomena. Proszę po prostu, idź coś, pokaż. Każdy drobiazg, proszę. Pokaż, fokus, Karciany. Pozostaje tylko pytanie, jak fokus pokazać. Nie wyszło. No, nie wyszło. Nie pykło mi coś. Bo grzej, trochę w śmieciach. O, kolejna kukurydza. No, małego będzie można zrobić. Tak kawałek opony. Grubo. Chyba nie tak to powinno być zrobione. A to to jest? Bambola. Witaj, smukła. Jestem siwaczem Bambula. Przedłeś zobaczyć jak siwacz podnosi ciężary, a może przedłeś zobaczyć świnie? Yy... Nie chciałem tego powiedzieć. odpowiedź na pytania? Chyba, że to boli. Jeśli dobrze. Dobre pytania, to siłacz Bambula się zgadza. Po mi ciekawą historię. Słyszałeś, że jeśli mu mułki, biedronki będziecie szarpać na, na dole, to mleko pocieknie z kraników. Siłacz Bambula mieszka w tych okolicach od tylu lat. A nie wiedział, może dopiero niedawno to wymyślili. Tak jak krowy, zawsze można było doić. Kolejne pytanie. Co się dzieje z Twoją Bambula poszedł do lekarza. Zapytał, dlaczego siłacz Bambula tak dziwnie mówi. Lekarz powiedział siłaczowi: Mój drogi, tutaj medycyna krajowa niestety jest bezsilna. Doświadczasz ostrego opóźnienia w rozwoju psychomatycznym, spowodowanego ze stawem wrodzonych czynników genetycznych i de-socjalizacją doświadczaną w wieku pięciu lat. Dalej, Bambula zaczął się śmiać i powiedzieć, że nic nie zrozumiał. Wtedy lekarz pogłaskał siłacza po ramieniu i dał mu cukierek. No, w swoim sercu Bambula zrozumiał wszystko i stał się bardzo smutny. Na chwilę, Bambula zamknął się na strychu i ranił sobie przytwórą głowę, aby zapomnieć o słowach lekarza. Hehe. <laughs> Coś pozytywnym, facetem, Bambula. Jeszcze jedno pytanie. Bambula to. Tw Nie, Gupta się, to z podstępnej książki. Wygląda na bajkę rzeczywistości o moralnej wyższości komunizmu nad uciskiem robotników systemu kapitalistycznym. Bambula zerwał się, zjadł książkę za oszustwo. No, i mnie spowodowało, że. I mnie spowodowało się Siłaczowi, i zapomniał o, pra... o swoim prawdziwym. Zapomniał. Czekajcie, gdzie, gdzie była ta babeczka? Młody mężczyzna o jasno-rudych włosach macha do ciebie bez słowa, ale wydaje ci się, że jego uwaga skupia się na dziwakach cyrkowych, mutantach. Teraz, zaraz, zaraz, zaraz tu jest babeczka. A nie, no to to. Yy... Gdzie tu jest kurde ta ta ta? No coś tu chyba zepsułem ewidentnie. Dobra, wiecie co? Mm, a tu jest jeszcze jakaś babeczka. Ale możliwe, że coś zepsułem naprawdę. Zdrowo wyglądająca kobieta z długimi włosami ścięgniętymi z gramy kokon, krzyczy na smutną, unoszącą się w powietrzu gigantyczną osę. To posłusznie powtarza każdy ruch. Nie, kochanie, polecisz przez ponący obręcz, Lecisz, nawet jeśli będziesz musiała trzymać się przez tydzień na wodzie i makaronie. Gdzie mój bat? Dalej. Osa... Dobra, nieważne. Praskowa paj. Za dużo tej, tej gadaniny to jest to rudy. Szukam tej babeczki. Tu jest. Albo tu. Nie, To jest gościu. Iwan Żuraw. To z nimi trzeba tak pogadać. moda szczupła dziewczyna z dźwiękiem porusza się wzdłuż ledwo zauważanej linii rysowanej w piasku. Obserwując równa uwagę niemal nieuchwytnych, kotowatych, gładkich ruchów bioder. Zauważając cię, niebiesko oka cyrkaczka zwraca się i uśmiecha. Kiedy mówi jej głos jest bardzo cichy. Ja tu ćwiczę, aby lina po raz kolejny nie była ciągnięta na próżno. Chodzi po linii w piasku, obserwując równowagę. Jestem a Gafia Arkanowa, akrobatka. A ja, Gawka, kto przyszedł? Jakiś soczysty kogudzik, który... No bo będziesz swoją sprawnością tylko spróbuj, suko. Ej, Ogierze, chodź tu. Agafa wybrzusza oczy z przerażenia i stydu. Krzyżuje ręce w talii i zaczyna się do ciebie odwracać. No, głos krzczący z jej ciała nie ustępuje, robiąc tylko by... Bezczelność. Ej, Beku, jeśli tam jesteś, nic stąd, nic stąd nie widzę. Jeśli jesteś, tu jesteś. To słuchaj, mam dla ciebie wolne pole. No co, czekasz? Chodźmy z tą głupią dziecinką. Agafia z niesamowitą wściekłością bije się gdzieś w dół brzucha. A głos milczy na pół w razie, oddychając. Dziewczyna przeprasza. Przepraszam, to nie ja powiedziałem, więc jak mogę ci pomóc? Zasłyszałem? Skąd pochodził ten głos? Charyzma. Nie lubię o, o tym rozmawiać. No nic. Na to nie poradzę. Mam małą mutację. Jeden z narządów w moim ciele ma własny umysł i struny głosowe. Dalej. Docinamilczy i skończ z dolnej połowy jej ciała dochodzi. Piskiwy, bezczelny głos. A ten narząd, powiedzmy froc, nie jest tarczycą ani proskiem robaczowym. Hehe, <laughs> słuchaj kolego, moja agafia ci ufa. Jeśli sam nie możesz niczego opanować, nawet z mężczyzną, z jakimś ją poznaj, lub z dwoma. Jak ona się ze mną. Jak ona ze mną mieszka? A co ze mną? Głupiec, stydliwy, rumieni siedzę na widok każdego nadjeżdżającego. Nie pozwala mi żyć dlatego, do czego mnie Bóg stworzył. Może jesteś ruchomowczynią? Gdyby to było takie proste. Czasami mam nadzieję, że mam rozwojoną osobowość i szukuję ludzi. Tego można przynajmniej spróbować wyleczyć. O, wow, jak z tym żyjesz? Agrafija napięta milczy. Na twoje pytanie odpowiada głos i ciała. Zmieńmy to. Czego jeszcze chcesz? Chciałbym Ci zadać kilka pytań. Powiesz mi jakieś plotki? Kiedyś myślałem, że nasz trener Praskowia jest jedyną osobą, która potrafi stuntować owada, by podporządkować sobie jego wolę. Nie. W krasnoziemnym podobno jest mężczyzna, jak o swoju Mirmika, i nawet nie krzyczy na niego, jak Praskowia na skoliu. Są z nim jak dwaj bracia: człowiek i mrówka. Co za niespodzianka? Tak, interesujące. Lepiej zmienimy temat. O, mam nowy poziom. Ciekawy, za. ha, zapewnie za te przesłuchanie. Oczywiście, barter też, bo to będą potrzebne rzeczy. Bardzo potrzebne rzeczy. Dobra, wiecie co? Kolejny odcinek zaczniemy sobie tutaj od cyrku, właśnie. Będziemy sobie poszukamy sobie dalej. Tej babeczki, żeby tutaj ich pogodzić, a tymczasem żegnam się z Wami. Na razie.